Mamy porozmawiać o stanie rolnictwa i o tym, czy grozi nam niedobór żywności. A dzisiaj rozmawiamy z osobami, które są tutaj, bym powiedział, na pierwszym froncie tego problemu i walki z tym problemem. Witam serdecznie. Robert Telus, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Śliwka, minister aktywów państwowych. Witam serdecznie. Tutaj szczególnie ważna rola, bo związana z stworzeniem holdingu spożywczego. No i Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR. Witam serdecznie. Ponieważ mam wrażenie, że pan minister będzie odpowiadał za już takie bardziej techniczne unormowanie polskiego rynku i opowie nam o holdingu, ale więc zostawiłbym go na koniec, a zacząłbym od pana posła Telusa. Jak to jest rzeczywiście z tą żywnością w Polsce? Czy Polska jako taka, no, która chwali się, że jest wielkim eksporterem żywności, no, będzie miała jakieś problemy związane z sytuacją na Ukrainie? Jakie ewentualnie będą to problemy i czy rzeczywiście powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy żywność w Polsce będzie? No zacznę. Dzień dobry Państwu. W ogóle bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie, że możemy wziąć udział w tym panelu i że możemy porozmawiać o bardzo ważnej rzeczy, o bezpieczeństwie żywnościowym. Bo bardzo często się mówi o bezpieczeństwie militarnym, o bezpieczeństwie energetycznym. Jest z nami pani poseł Anna Zalewska, która bardzo mocno walczyła kiedyś z wiatrakami. Także w tych sprawach tematu energetycznego bardzo obeznana. Oddalała z podwórek, wyrzucała z podwórek, tak to nazwijmy, wyrzucała z podwórek, ale my mówimy o bezpieczeństwie na drogach, a myślę, że przez wiele lat w Polsce mało mówiliśmy, wcześniejszych lat, o tym, co jest chyba najważniejsze, o bezpieczeństwie żywnościowym. Pandemia pokazała nam, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe. Chyba pamiętacie wszyscy ten pierwszy, drugi, trzeci dzień, pierwsze tygodnie pandemii, kiedy ogłoszono, że jest pandemia i co się stało wtedy? Brakło żywności w sklepach. Brakło tej żywności. Oczywiście, że to była panika. Oczywiście, że to była, myśmy wszyscy się wtedy wystraszyli, jechali, no, ja nie pojechałem, ale wiem, znam takich ludzi nawet wysoko postawionych, którzy pojechali i nakupili ryżu, a teraz nie wiedzą, co z tym ryżem zrobić. Ale to była panika, to tak zadziałało. Ale to pokazało nam, że bezpieczeństwo żywnościowe, po raz kolejny nam to pokazało, bo ja to bardzo często mówię, jest bardzo ważne. Nie chcę teraz stopniować, które jest ważniejsze, czy energetyczne, czy militarne, ale bezpieczeństwo żywności ludzkości jest naprawdę tematem, którym trzeba omawiać. Dlatego bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że na ten temat będziemy mogli rozmawiać. Pan redaktor zaczął od tego, no, co się w Polsce stanie w związku z wojną. Przede wszystkim sprawa wojny powoduje, że nie jest sytuacja stabilna. To są naczynia połączone, jeżeli mówimy o łańcuchu żywnościowym, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, jeżeli mówimy w ogóle o żywności, to są naczynia połączone na całym świecie, w Europie i w Polsce. To jeżeli jeden naczynie nam wypadło w jakimś stopniu, może jeszcze nie do końca całkowicie, ale w jakimś stopniu, jak Ukraina, to powoduje turbulencje, powoduje pewne zaniepokojenie. Ja chcę powiedzieć, i to może od tego zacznę, a później będziemy, myślę, że panowie też mi w tym pomogą, tłumaczyć, że nie ma na tą chwilę zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. To jest podstawowa informacja, którą chciałbym Państwu powiedzieć, dlaczego tak bardzo podkreślam to. Bo są grupy w Polsce i partie, ale i grupy społeczne różne, które próbują, i to jest to, co tutaj dzisiaj było już mówione, próbują wchodzić w narrację, która pasuje bardzo Putinowi i straszyć ludzi, że braknie żywności, że nie będziemy mieli co jeść. I powoduje to jeszcze bardziej większe turbulencje. One i tak będą w związku z wojną,
ale ta strach, bo nie ma chyba nic gorszego dla ludzi jak strach. Jak się ludzie zaczynają bać. To jest najgorsza rzecz i to próbują niektórzy wykorzystać. Pamiętacie taki jeden moment, kiedy zaczęła się wojna? Ja nie chcę mówić tutaj bardzo mocno politycznie kto, ale wyszedł ktoś, zrobił sobie zdjęcie przed stacją benzynową i powiedział, od jutra paliwa będą gdzieś po 10 zł, a 2-3 dni po 15 zł. Co się wtedy stało? Wszyscy wyjechali traktorami, wszyscy wyjechali samochodami tankować paliwa i braku w Polsce paliwa, bo to jest pewna ustabilizowana łańcuch, pewien ustabilizowany łańcuch. I to nagle zostało przerwane, znaczy przerwane, zostało zapotrzebowanie wielkie. I wtedy, gdyby nie była interwencji państwa, to paliwo naprawdę bardzo szybko poszło. Ale to była narracja putinowska. Ja uzupełnię, tym kimś był Michał Kołodziejczak, który dzień przed tym, jak wybuchła wojna, organizował paraliż autostrad w Polsce. To tak, tylko tytułem uzupełnienia. Dziękuję. Wracając do tego, co się w Polsce stanie. Także powiedziałem, pierwsza rzecz podstawowa. Nam żywności wystarczy. My mamy nad eksport żywności w granicach 13 miliardów euro. To znaczy, więcej sprzedajemy za granicę niż kupujemy, bo to zawsze jest w tym kierunku. O ponad prawie 13 miliardów euro. Tyle więcej sprzedajemy. To znaczy, że mamy nadprodukcję żywności. Także tutaj nie możemy się, nie boimy się tego, że nam tej żywności w Polsce braknie. Ale turbulencje w Europie i na świecie będą. Jakie będą? Ukraina była spichlerzem, niektórzy mówią Europy, ale przede wszystkim była to spichlerz dla Afryki. Jeżeli braknie zboża na Ukrainie, to pierwszy, który odczuje brak zboża, brak żywności, to będzie Afryka. Jeżeli w Afryce braknie tej żywności, to zaczną się tam i na pewno jakieś rozruchy i na pewno ruchy społeczne. Więcej ludzi zacznie z Afryki uciekać do Europy i na pewno zacznie się... nie daj Boże, a też głód i umieranie. I tam zacznie się ten problem. I on może spowodować również, znaczy nie może, on również spowoduje te ruchy, które będą w Europie. Może mniej w Polsce, ale w Europie. W tych krajach, które są bliżej, bliżej z Afryki, który będzie bliżej dotrzeć tam. I to będą pewne też, to jest niebezpieczeństwo. To jest pewne niebezpieczeństwo. W tej chwili tam wypowiedź pana Donalda Tuska o tym zbożu, która była, czym ona jest spowodowana? Dziś część kukurydzy z Ukrainy, trzeba ją wywieźć, bo tam nawet nie mają gdzie przerobić tej Ukrainy i ona jedzie na zachód Europy. Jak jedzie na zachód Europy, to drodzy państwo, to jest normalne, że część zostaje w Polsce. Jak zostaje część w Polsce, to od razu cena kukurydzy, która była w Polsce dosyć wysoka, a nawet wysoka, momentalnie zaczyna spadać. Już to powoduje te turbulencje. To nie jest tak, że rolnicy wszyscy się z tego cieszą, albo rolnicy polscy wszyscy są zmartwieni tym. Bo to też, jak powiedziałem, są naczynia połączone. Mamy tych, którzy uprawiają zboża i jak spada cena zboża, to oczywiście oni się martwią, a jak rośnie cena zboża, to oni się cieszą. I mamy hodowców. I tu jest odwrotnie. Bo jeżeli spada cena paszy, zboża i paszy, to hodowcy się cieszą. A jeżeli rośnie cena zboża, to hodowcy się martwią. A ten, który sieje zboże, się cieszy. I to jest, ale to było ustabilizowane w jakim stopniu, ale było ustabilizowane. Teraz te ruchy są. I te ruchy będą. To znaczy tak, chcę powiedzieć jedną rzecz. Sprawa wojny powoduje, że mamy problemy, że mamy kłopoty, że mamy się czym martwić. Ale na pewno nie jest to problem taki, że nam braknie żywności. Tyle chyba tytułem wstępu, a później... To pana Marcina Wrońskiego bym zapytał o to,
jakie są obecnie wyzwania jego firmy, jego jednostki, bo no tutaj wcześniej na poprzednim panelu patrzę na pana prezesa Olszewskiego, mówił o przewozie ewentualnie zboża na poziomie 4 milionów ton. Przeliczyłem podzieliłem przez te 45 ton w jednym wagonie, to jest 88 tysięcy wagonów, ile to jest składów, to już by trzeba było doliczyć, jeszcze bardziej policzyć, jeszcze podzielić przez 40. No i właśnie, jak to wygląda z perspektywy, jak wyglądają te wyzwania teraz, z czym rolnicy też przychodzą, z jakimi problemami do was? Dzień dobry. Ja też chciałem podziękować, szanowni państwo, za zaproszenie na dzisiejsze tutaj wydarzenie. Otóż ja chciałem też na początku potwierdzić tutaj słowa pana przewodniczącego posła Roberta Telusa. Żywności w Polsce na pewno nie zabraknie. My w tamtym roku wyeksportowaliśmy za 37 miliardów euro żywności. Z roku na rok wartość rośnie. Mamy dane za pierwsze 3 miesiące i w tych 3 miesiącach wartość eksportu żywności wzrosła 16%. A kwartał jest już takim okresem, gdzie możemy o jakichś trendach mówić. Tym bardziej, że mamy do czynienia w tym kwartale od ponad miesiąca z wojną w tych danych. Ukraina nie była dla nas jakimś dużym partnerem znaczącym odnośnie handlu żywnością. 2% do czasów wojny, 2% eksportu, wartości eksportu to była Ukraina, importu 4%. Głównie importowaliśmy z Ukrainy oleje roślinne, olej słonecznikowy najczęściej, śrutę, makuchy rzepakowe, słonecznikowe czy sojowe. W drugą stronę wysyłaliśmy na Ukrainę najczęściej produkty mleczne i tutaj na pewno branża mleczna najbardziej miała tutaj największe zawirowania, ale również też pasze, różne innego rodzaju makuchy w drugą stronę wysyłaliśmy. Także nie odczuliśmy też jakichś tutaj, powiedzmy, dużych różnic, dużych jakichś, powiedzmy, spadków, jeżeli chodzi o wymianę handlową z Ukrainą, bo to nie był jakiś nasz dosyć duży partner. Wcześniej było tutaj powiedziane, że Ukraina produkowała najczęściej właśnie pszenicę, zboże do krajów Afryki, do krajów Bliskiego Wschodu i tam zapewniała bezpieczeństwo żywnościowe, bo sama Unia Europejska, Europa jest eksporterem pszenicy, eksporterem zbóż, bardzo znaczącym. Jedyny rodzaj zbóż, który importujemy z Ukrainy jako Unia Europejska, jest to kukurydza. 40% eksportu kukurydzy trafia na rynki Unii Europejskiej, reszta nie. Problem polega na tym, że porty są zaminowane. Najczęściej 90% eksportu zbóż, pszenicy ukraińskiej odbywało się drogą morską. Porty są zablokowane, są zaminowane. No tutaj jednoznacznie wygląda na to i można stwierdzić, że Rosja w sposób świadomy chce właśnie wywołać głód w krajach Bliskiego Wschodu i w krajach Afryki Północnej i doprowadzić do masowej migracji. To już mieliśmy ten przykład nie pierwszy raz, no przecież uchodźcy na granicy z Białorusią też nie wzięli się znikąd, czy wcześniej fala uchodźców do Unii Europejskiej też nie wzięła się znikąd. Ona też była danymi sytuacjami wymuszona lub zachęcane były te osoby, żeby migrować do Europy. I Rosja doskonale nauczyła się grać tym, że duże ilości osób obcych kulturowo i obcych religijnie potrafią destabilizować sytuację w państwach Europy Zachodniej, czy Europy też nawet środkowej. I prawdopodobnie zablokowanie, te porty mogą być dosyć długo. Poza tym wody są zaminowane. Samo odminowanie wód też potrwa wiele miesięcy. Niektórzy eksperci nawet twierdzą, że do półtora roku może 100% odminowanie wód na Morzu Czarnym zająć. I jest problem w postaci sprzedaży tego zboża, wyeksportowania z Ukrainy. Mamy do dyspozycji tak naprawdę niedużo alternatyw. Jest jeden port morski, jeden morsko-rzeczny w Rumunii, jest port w Rydze, w Kłajpedzie, no i są oczywiście porty polskie. Transport samochodowy zboża odpada ze względu na wysokie ceny. Ja obliczyłem ostatnio, że
przewiezienie tony zboża z Ukrainy do Gdańska czy Gdyni samochodem ciężarowym, to do tony zboża więcej kosztów tam dochodzi niż później wywiezienie tego zboża z Gdańska do krajów arabskich. Także samochody na pewno nie wchodzą w grę. Jedyny transport samochodowy może się odbywać na niewielkim obszarze przygranicznym, bo rolnicy dzisiaj też tak do około 100 kilometrów to zboże przewozili, handlowali i tutaj mogą jakieś na pewno czasowe zawirowania w pasie przygranicznym z Ukrainą następować. To, co widać, mówił tutaj o tym pan poseł właśnie, na przykładzie właśnie kukurydzy, ale w dalszym odległości to jest nieopłacalne. Zostaje nam transport tylko i wyłącznie kolejowy, a tu jak wiemy mamy różnicę w rozstawie torów. Nikt od razu nie wyprodukuje takiej ilości, czy to platform, czy wagonów, czy kontenerów. I żeby w sposób, powiedzmy, sprawny też dowieźć to do polskich portów, czy do innych portów, zboże ukraińskie. Poza tym nasze porty mają na chwilę obecną moc przeładunkową w granicach 600 tysięcy do 700 tysięcy ton miesięcznie. My też sprzedajemy w pierwszej kolejności swoją pszenicę, swoje zboże. Około 5 milionów ton eksportujemy rocznie, 37 milionów ton zbóż ogółem razem z kukurydzą zbieramy w Polsce i to zapewnia w sposób naprawdę dostateczny bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. I problem polega, i w ogóle cała sztuka polega na tym, żebyśmy my jako Polska nauczyli się w sposób sprawny handlować zbożem, żebyśmy byli pośrednikami tego zboża też. Przecież nie zawsze cały handel towarami musi się odbywać przez Hamburg czy Rotterdam. No, to też może, powiedzmy, może wpłynąć w sposób pozytywny na nasze porty, zwiększony obrót tych towarów, ale musimy w trosce, przede wszystkim w trosce o polskiego rolnika i jego interesy, doprowadzić zawsze do jak najszybszego sprzedaży tego zboża i najszybszym tranzytem jego przez Polskę. I to jest główne zadanie, tak naprawdę, które musimy zrealizować. Na pewno nie bez znaczenia byłoby też oczywiście wsparcie finansowe z różnych instytucji światowych czy europejskich, żeby nie doprowadzić do głodu właśnie, czy infrastruktury, czy systemu magazynowego, portowego, elewatorowego w portach. Dziś elewatory buduje się bardzo szybko. Dziś nie stawia się elewatorów takich, jak to kiedyś były, wylewane z żelbetonu, ciężkie. Dzisiaj są to konstrukcje metalowe, lekkie. Także takie silosy zbożowe w portach, czy gdziekolwiek indziej, można naprawdę postawić w 2-3 miesiące o bardzo dużej pojemności. Zdaje się, że to nam proponują Amerykanie. Tak, proponują Amerykanie, chociaż ja osobiście uważam, że podstawą jest to właśnie, żeby to zboże nie zbyt długo zostawało w Polsce, ale właśnie w jak najszybszy sposób trafiało do portów i wtedy wyjeżdżało właśnie do krajów docelowych. Bo jak powiedziałem, my z żywności i zboża mamy wystarczającą ilość. Wracając jeszcze do bezpieczeństwa tutaj, to tak jak mówiłem, 37 miliardów euro wartość eksportu. Eksport przewyższa mocno nad importem, także bilans handlowy mamy dodatni. Także mamy pewnie niektóre jakieś rodzaje żywności, że z nimi moglibyśmy mieć kiedykolwiek problem, ale tak naprawdę mamy zamienniki. No, przecież nie musimy jeść ryżu, jak mamy kaszę polską, równie dobrze z polskich zbóż, także nie musimy czekać za ryżem, który przypłynie 40 dni drogą morską z Azji, jak mamy nasz zamiennik kaszę na przykład, czy powiedzmy czekać za transportem 12 tysięcy kilometrów bananów z Ekwadoru, jak mamy jabłka czy śliwki polskie, do którego też oczywiście mocno zachęcam i do wspierania takiego zachowania, jak jest patriotyzm konsumencki oczywiście. Dziękuję bardzo. Tak, to niezmiernie do tego namawiamy, żeby jeść to, co polskie. No i przyszła kolej na pana ministra i chciałem zapytać, bo tutaj do ustabilizowania tych naczyń połączonych, żeby móc w jakiś sposób działać na korzyść rolników, no potrzebne są po prostu narzędzia. Mam wrażenie, że takie narzędzie wreszcie zostało stworzone, bo tworzyło się w dosyć dużych, bym powiedział, może tak, powiem, że w długim horyzoncie czasowym się tworzyło, bo już słyszeliśmy o tym 7 lat temu. Właśnie, jaka będzie rola holdingu spożywczego? Dziękuję panie redaktorze, szanowni państwo. Przyłączę się do
tego, jak rozpoczynali panowie, naprawdę niezmiernie mi miło za to, że państwo mnie zaprosiliście i możemy porozmawiać o właśnie bardzo ważnym problemie, jakim jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego. Rzeczywiście to, co pan przewodniczący powiedział, w pierwszym takim rzucie wszyscy mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, które jest bardzo ważne. Mówimy o bezpieczeństwie militarnym, mówimy o bezpieczeństwie finansowym, ale wszyscy zapominaliśmy przez wiele lat o bezpieczeństwie żywnościowym. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, w której doskonale, jak w soczewce, pokazuje nam obecna sytuacja wywołana wojną przez Rosję na niepodległe państwo Ukraina, pokazała nam, jak to bezpieczeństwo żywnościowe jest ważne. Jeszcze, jeżeli bym mógł, kilka słów do tego, co panowie mówili, to znaczy my rzeczywiście w przeciwieństwie do państw w Afryce Północnej, na Dalekim Wschodzie, jesteśmy niezależni, jeżeli chodzi o dostępność do pszenicy, to nie jest do zboża, to nie jest dla nas problem. Są takie państwa jak Egipt, który 80% swojego zboża ściągał z Ukrainy, 15% z Rosji. Państwo Jemen, które jest w bardzo trudnej sytuacji, ale także Liban, to jakby jest na poziomie 50-60% importu właśnie zboża z Ukrainy czy z Rosji. I to, co pan przewodniczący Telus powiedział, no to jest w punkt, znaczy to jest gra rosyjska tylko i wyłącznie po to, ażeby doprowadzić do kolejnych ruchów migracyjnych i zdestabilizować sytuację w Europie. No i jakby działania, które są podejmowane przez rząd polski, mające na celu udrożnienie pewnych łańcuchów związanych z tym, ażeby transportować te zboże, no jest w takiej odpowiedzialności wobec globalnego działania. No i tym bardziej właśnie takie cyniczne działanie, które i cyniczne sformułowania, które padały w ostatnim czasie przez Donalda Tuska, który powiedział o tym, że stanął i to wszyscy wiemy, jak Platforma, no i PSL, bo to też trzeba pamiętać o tym, że PSL tu odgrywał kluczową rolę, traktował polskiego rolnika, jak podchodził do niego. No teraz widzimy Tuska, który stoi obok polskiego rolnika i martwi się, że ten rolnik będzie miał problem, wykorzystując obecną sytuację w sposób cyniczny. Znaczy to jest rzecz skandaliczna. Cieszę się, że opinia publiczna to widzi i opinia publiczna to napiętnowała. To jest na pewno bardzo, bardzo pocieszające, że taka refleksja wśród nas jest. Jeżeli chodzi o kwestię jeszcze, jeżeli bym mógł jeden komentarz, jeżeli chodzi o tą samowystarczalność w podstawowych segmentach, jeżeli chodzi o produkcję wołowiny, no my wykorzystujemy 25% tego, co wyprodukowaliśmy, resztę sprzedajemy. Jeżeli chodzi o produkcję cukru, to jest 60%, 40% sprzedajemy. W związku z powyższym, no są te segmenty, w których my jesteśmy bezpieczni. No, produkcja mleka to jest bodajże 78%, różnicę sprzedajemy. Tak samo, jeżeli chodzi o zboża, tam bodajże jest 80%. Więc w tym zakresie my jesteśmy bezpieczni. Niemniej jednak, no są takie elementy, na które my musimy dmuchać na zimne. I między innymi właśnie założenie, o którym pan redaktor wspomniał, no pojawiło się w 2015 roku, ponowione było w 2019 roku. Ja miałem przyjemność współpracować właśnie z panem przewodniczącym Telusem, który, no nie bez kozery powiem, że był takim na pewno był dobrym duchem, a można powiedzieć, że jednym z ojców właśnie. I bez niego na pewno utworzenie tego holdingu, tej Krajowej Grupy Spożywczej w takiej formule i tak sprawnie przez ostatni rok na pewno by nie wyszło, więc naprawdę tu gorące brawa. I tak jak, jeżeli chodzi o kwestię infrastruktury, niezbędny jest CPK, tak jak w kwestii pewnej niezależności i też możliwości funkcjonowania portów jest przekop Mierzei, mówię chociażby o porcie w Elblągu, który ma olbrzymi potencjał. No niestety muszę przyznać z żalem, bo pochodzę z tych terenów, więc widzę, że port, który jest we właściwości miasta, nic nie robił przez wiele lat, jeżeli chodzi o proces, który trwał, czyli przekop był budowany, a prezydent miasta rozkładał ręce i nic w tym zakresie nie robił. W związku z powyższym, no to jest też ten element, gdzie by mógł ten port, jako port tak zwany fiderowy, obok takich dużych portów w Gdańsku, w Gdyni, mógł spokojnie właśnie wejść w ten temat związany z sprzedażą zboża, handlowaniem tym zbożem. No to jest przedsiębiorczy gospodarz, na pewno by tak myślał. No niestety prezydent Elbląga takim przedsiębiorczym gospodarzem
gospodarzem nie jest. Ale jeżeli chodzi o sam holding spożywczy, który jest doskonałym instrumentem właśnie do tego, ażeby po pierwsze dbać o bezpieczeństwo żywnościowe, po drugie otoczyć opieką polskiego rolnika. Zależy nam przede wszystkim na tym, ażeby polski rolnik, produkując cokolwiek będzie produkował, czy to będzie ziemniak, czy to będzie jabłko, tak, żeby miał świadomość tego, że będzie miał pełną kontraktację. Oczywiście, no, ja może opowiem lekką historię, jaka nam myśl, jaka filozofia nam towarzyszyła przy budowie tego holdingu. No, zależało nam na pierwszym etapie właśnie o zadbanie o polskiego rolnika. Drugi element, który stał właśnie na straży tworzenia tego holdingu, to była kwestia związana z tym, ażebyśmy zadbali o blisko 5 tysięcy pracowników tych spółek, które weszły w holding. To są naprawdę spółki wytypowane, synergicznie ze sobą współpracujące, umożliwiające zapewnienie tej produkcji od pola do stołu. Oczywiście tym ostatnim elementem jest dystrybucja, która jest jeszcze przed nami, ale naprawdę zamiast jednego podmiotu, bo też trzeba powiedzieć, że takim integratorem holdingu spożywczego była Krajowa Spółka Cukrowa. Podmiot bardzo dobrze i prężnie funkcjonujący. Jeżeli ktoś z Państwa jest z tych terenów, gdzie jest produkowany burak cukrowy, to Państwo doskonale wiecie, jak to jest dobrze zarządzany podmiot i też takim wyznacznikiem dla nas było to, że jak rozmawiałem ze związkowcami, z plantatorami, rolnikami, to wszyscy mówili do nas, róbcie ten holding, to jest świetny pomysł, róbcie ten holding, przenoście te praktyki, te dobre praktyki, które zostały wypracowane w Krajowej Spółce Cukrowej na inne segmenty. Oczywiście jeszcze jednym elementem, o którym muszę wspomnieć, to jest to, że rynek cukru jest rynkiem schodzącym. No, wynika to z otoczenia regulacyjnego, tutaj patrzę na panią minister Zalewską, która doskonale Polskę reprezentuje w Brukseli i oczywiście wielokrotnie na ten temat też rozmawialiśmy. No, rynek cukru jest rynkiem schodzącym. Cała ta filozofia, która przechodzi do nas z Brukseli, powoduje, że my musimy dywersyfikować się, musimy się otwierać na różne podmioty, na różne segmenty. I też filozofia nasza była taka, żeby ten podmiot, tak jak jest multienergetyczny podmiot, który będzie oparty na kwestii gazu, offshore'u i też na segmencie petrochemicznym, tak również w dużym podmiocie, w tym holdingu spożywczym, tej Krajowej Grupie Spożywczej, mamy taką ambicję, żeby mieć kilka segmentów, które będą segmentami wiodącymi. Na pewno jesteśmy w produkcji cukru top of the top. Jeżeli chodzi o segment zbożowo-młynarski, to też mamy ambicje, co pan dyrektor powiedział o tym, ażeby spółka, która będzie taką wiodącym podmiotem w holdingu, odpowiadającym za ten segment zbożowo-młynarski, czyli Elewar, no, skupiła się właśnie również na, nie tylko na magazynowaniu. Oczywiście wymagane jest inwestycje w infrastrukturę, no, ale duży może więcej, to znaczy duży podmiot może inaczej rozmawiać z bankami, jeżeli chodzi o linię kredytową, ma też większy capex inwestycyjny, czyli środki na inwestycje. Ja mogę Państwu powiedzieć, że holding będzie miał blisko 408,5 miliarda złotych na inwestycje. Znaczy, to jest olbrzymia kwota, którą będziemy mogli właśnie doprowadzić do tej transformacji tego podmiotu, ażeby był elastyczny na rynku. No ale także są inne segmenty, na które jesteśmy bardzo otwarci, które chcielibyśmy, żeby holding funkcjonował i był tak zwanym graczem. To chociaż żeby jest segment przetwórstwa spożywczego. Tak, oczywiście. Jeszcze uzupełnienie pan poseł Robert Telus. Czy mnie wyłączyli? Raz. Jest. Ja bardzo dziękuję za te miłe słowa wypowiedziane przez pana ministra w sprawie tego holdingu. Oczywiście holding powstał dlatego, że była grupa ludzi, które naprawdę na tym zależało. To naprawdę wiele osób, a takim człowiekiem, który naprawdę to realizował, jest minister Śliwka i tutaj wierzę o tym, że to ty realizowałeś, myśmy mieli pomysły, myśmy tam wspomagali, ale ty to realizować. Ale ja chcę tak obrazowo powiedzieć, pokazać, jaki ma cel ten holding. Po pierwsze, rolnik w tym momencie jest najsłabszym ogniwem w całym łańcuchu żywnościowym. Na słabszym pod tym względem, że jest najbardziej wykorzystywanym. Dlaczego jest najbardziej wykorzystywanym? W momencie transformacji, to znaczy w momencie wejścia do Unii Europejskiej, całej transformacji, rządy wtedy sprawujący, tutaj bardzo często chcę bardzo mocno podkreślić rolę PSL-u, nie dopilnowały tego, że przetwórstwo
żeby przetwórstwo zostało w rękach naszych, polskich, może nawet nie państwowych, ale naszych polskich. I co się stało? Rolnik produkuje ten, przepraszam, ja nie lubię słowa produkuje, bo rolnik uprawia, hoduje, nie produkuje, ale coraz częściej się tak mówi. Rolnik produkuje przysłowiowe jabłko albo agres, owoce miękkie, przywozi do przetwórcy, a przetwórca mówi, ja od ciebie to przyjmę, ale cenę ci powiem jutro. Rolnik nie zabierze tego z powrotem, dlatego że to już jest zerwane. I to jest praktyka stała. Stała praktyka, bo koncerny decydują, a za tydzień przyjdzie, czy za parę dni przyjdzie i on mu mówi, ja ci zapłacę, ale po 9 groszy za jabłko, po 7 groszy za jabłko. Niedawno tak było płacone, drodzy Państwo. To nie jest wyrwane, po 7 groszy za jabłko ci zapłacę. Co rolnik ma coś do powiedzenia? Nie, jest najsłabszym ogniwem. Dlatego jest holding, żeby mieć wpływ również na przetwórstwo. Dlatego w KPO, to jest bardzo ważna informacja, drodzy Państwo. W KPO jest 1 200 000 000 euro przeznaczone na odtwarzanie z powrotem przetwórstwa. To, co zaniedbano do tej pory, to, co sprzedano do tej pory, to, co oddano w obce ręce do tej pory, to, co jest najważniejsze, bo to przetwórstwo i pośrednik ma największy zysk. Moja córka zajmuje się w małej skali, bardzo małej skali, hodowlą kur na jajka ekologiczne. Jajko w hurcie dla niej kosztuje ekologiczne z certyfikatem, w hurcie dla niej kosztuje w granicach 60 groszy, a to samo jajko, to samo w sklepie w Warszawie kosztuje 1,60 zł. Kto zarabia? Kto zarabia? Właśnie rolnik, który musi, to ja, no wiadomo, każdy produkt wyprodukować ze wszystkimi kosztami, czy pośrednik, który tylko przywiezie i sprzeda. Właśnie to musimy zmienić, dlatego ja ciągle naciskam też i ten cały holding, żebyśmy nie tylko skupili spółki, bo to jest bardzo ważne, panie ministrze, o tym niejednokrotnie rozmawiamy, ale również zajęli się właśnie przetwórstwem. Mam na myśli na przykład niedaleko stąd, bo jesteśmy w Spale, niedaleko stąd Rawa Mazowiecka, w powiecie rawskim upadła firma, którą stworzono za pieniądze unijne, za 180 milionów złotych. Firma, którą stworzyła grupa pod przewodnictwem byłego wicepremiera Jagiellońskiego. Firma kosztowała 180 złotych, w tej chwili jest zamknięta, jest do kupienia, ale to jest firma, która jest przetwórczą firmą. I jest firmą, która może być magazynem. Także jeżeli byśmy skupili takie firmy, które są upadłe, które już nie funkcjonują, ta sprawa, to jest najdłuższy temat, który bym Państwu powiedział, bo wybudowano za nasze pieniądze i stoi piękny zakład, nie funkcjonuje, dlatego że gdzieś te pieniądze się rozeszły, nieważne. No właśnie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, drodzy Państwo, musimy oprócz przetwórstwa, musi być ten trzeci element, ostatni element, który jest bardzo ważnym elementem, czyli nasza sieć sklepów. Nasza polska sieć sklepów. I wtedy będziemy mieli wpływ, bo to nie jest tak, że my przejmiemy całą sieć, bo te sieci już są tutaj, ale będziemy mogli wpływać na cenę naszych produktów rolnych, na cenę to, co jest u rolnika. Bo w tej chwili, uwierzcie, rolnik jest jedynym producentem, który nie ma naprawdę wpływu na cenę swojego produktu. Jeżeli ktoś produkuje gwoździe, to wystawia za to cenę. Ten gwóźdź kosztuje tyle i tyle. A rolnik wyprodukuje swój produkt i koncern decyduje, w jakiej cenie mu to za to zapłaci. I to musimy zmienić. Dziękujemy serdecznie, panie pośle. Jak już jesteśmy przy żywności, to chyba czas na obiad, tak ogólnie. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za obejrzenie i wysłuchanie debaty. Dziękuję prelegentom. Andrzej Śliwka, minister aktywów państwowych, Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR i pan poseł Robert Telus, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.